pokoju, laptop. Momencik. Uno momento per favore. Mam nadzieję, że mam włączony mikro. Muszę sobie ustawić czat, bo zapomniałem, że na trzy czaty, co nie? Więc już odpalam. Odpaleniusiam wszystkie czaty. Siemanko wszystkim w ogóle. Trochę podziębiony jestem. Ale coś mi nie pasuje, bo na Book of Face nie leci. Czy ktoś mi powie, czy na Book of Face to leci? Nie na tym patrzę, co potrzeba. Co tam, jak tam? Słychać. Co jest z tym czatem? No jasne, Janielki. Ach, jaj. Poczekajcie, muszę sobie ustawić ten czat, bo to... Coś tu się potentegesowało. O, dobra. Strasznie jakoś... Długo... Strasznie jakoś długo mi ten... Ładowało... Ojojoj... Ładowało czat... Ojojoj... Nie tak... Chcę popołta... Dzisiaj jestem taki... Przechorowany... Dobra, włączymy sobie najpierw strajka. Sorki, że tak chwila, moment, musiałem to ustawić. Oczywiście nie może to się zrobić normalnie, tak jak powinno. Coś mnie tutaj trachało. Zagramy sobie strajka, grając. O, jest, dobra. Sorki, siemanko, już działa. Zagramy sobie strajka najpierw. Gramy akurat hashtag. Nowy świat, tak? Nowa zmiana lepsza. Musimy zdobyć artefakt i go przetransportować do przetransportować. Siema Szymkon, siema Szymon. Piu piu, dokładnie. Musimy zdobyć artefakt i go przetransportować do... No, zwiać z nim po prostu. Zobaczcie, jaki mam ładny kubek z Darthem Vaderem. Mam tu moc. Trochę przeziębiony jestem i tak mówię przez nos, albo nos mówi przeze mnie. Więc jak będę flukał, to przepraszam z góry. Albo jak kichnę, gdzie mi nohala urwie. Powiem wam szczerze, że gierka jest fajna, naprawdę, naprawdę gierka. Podoba mi się graficznie, no jest znacznie lepsza niż tamta. To takie małe detale są, nawet jak liście tutaj co latają, wystarczy, że coś gdzieś wybuchnie, to od razu się przypalają, tak? Ho, ho. Brudzą się, no to standardowo, to co DICE wprowadził w BF1. Zagramy. O! Uj. Mamy akurat umiejętność leczenia się, to się podleczymy. Oczywiście osoby w dniu dzisiejszym jest darmowa, już darmowy dostęp do tutaj do wersji beta Battlefronta, więc zachęcam do pobrania. No, coś mi pies szczeka. O, muszę tego psa uspokoić.
dobra, jestem, pies dostał prykas. No, widzisz, Szymon, to jest takie... Niech leje tam. To jest tak naprawdę... Tak naprawdę... Coś, co ma mnie pomóc na nogi. Postawić na nogi. Nie? A, i no, osoby, które właśnie wracając... Mój pies tam szaleje, się chyba najadł. Osoby, które grają w Battlefronta, nagrają sobie swoją rozgrywkę, jakieś tam super hiperakcje swoje. Kosmiczne wręcz bym powiedział. Jeśli wejdą na stronę konkurs battlefront.pl, mają szansę zrobić fajne nagrody, naprawdę fajne. Więc naprawdę warto sobie ponagrywać, podesłać. Za pierwsze miejsce jest telewizor z PlayStation Pro. No to kurczę, sam bym tak chciał. Ale gram jak gram, to nie będę miał. Gdzieś tu widziałem tego ziomka. O ty. Aj, 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 zdążył za mną. Siema, Krzyś Pogodzik. Aj, czekajcie, muszę sobie ten czat ładnie ustawić, bo to... A próbowałeś, Jarka? Słabo trochę, Jarkas. A próbowałeś... A próbowałeś ten? Próbowałeś... próbowałeś z... uruchomić grę z obsługą tą... Jak to się nazywa? Z trybem zgodności, o! Wiesz co? Altem, lewy alt. Lewy alt, tak jak wprowadzili do tyłu, do przodu, bo w jedynce Battlefront jest tylko na boki rolowanie. Tutaj jest... Naprawdę to... Bardzo, bardzo pomaga. Ja powiem wam szczerze, że grając... tak, no koniecznie znam, no oglądałem go nawet. Nie będę oszukiwał, że oglądam go na YouTubie, bo nie oglądam i w sumie coś mnie się kojarzy, Kondziu. Nie mam nic do... Średnio przeglądam też YouTuby. Widziałem, wczoraj grał, trochę poglądałem chłopaka. Kurde. A dzisiaj trafiło na mnie. Nieznanego. Siema, Lavertus. U, a co ty masz za kartę, powiedz? No, to Kondziu pewnie tak wspomniał, że można wygrać nagrywając swoje najlepsze akcje z Battlefronta i wchodząc na konkurs Battlefront.pl. Naprawdę zachęcam do tego. A wiecie co, grając na tyle, ile pograłem... Gdzieś tu gościu szedł. Na tyle, ile pograłem ten tryb. Aha, z tyłu. Na tyle, po ile pograłem ten tryb od czwartego, powiem wam szczerze, pozdrawiam Marcin Lupa. Siemka, Dawid Gasiorewski, nie wiem czy dobrze... Gastorowski? Nie wiem czy dobrze czytałem. Siema, Powers. Klasa. Grałem w ten tryb, raz mi się udało tu wygrać. Znaczy, w sensie... z artefaktem wygrać. Więc, znaczy... Aj. Znaczy, nie wiem, czy to nie jest wina tego balansu tej mapy, po prostu, że jest naprawdę, naprawdę trudno, bo... grając... grając... atakując, biegnąc z artefaktem, jest naprawdę ciężko tam się dostać. Oni się respią zaraz przy tym statku, gdzie trzeba zwijać, więc nie jest tak fajnie. Kurde, przecież mam rakietę. Ale to tylko... Haha, z nim jest fajnie, bo to jest... Ajajajajaj. No tak, przytrzymujesz, wiesz co, tylko te klasy nie mają. Przytrzymujesz przycisk C. Przytrzymujesz przycisk C i ci wejdzie. Akurat wybrałem dodatkową klasę, więc ona nie ma
trybu FPP. Ale polecam ci pograć na tym trybie, więcej się widzi. Znaczy w trzeciej osobie się więcej widzi. Moim zdaniem jest znacznie fajniejsze niż jedynka, naprawdę. To jest fajna klasa. Snajperzy jak w PF-ie. Świecą się. Aha, plecy. Jajajaj. Przytrzymujesz C. Gąsiorowski, no tak patrzę, ale wiesz, nie doczytałem. Dwójka, czy wydaje ci się trudniejszy? Wiesz co, osobiście... Znaczy, no wiesz, no tak można powiedzieć o Battlefroncie, znaczy... Te same studio, ten sam silnik graficzny, czy to samo, no nie wiem, no wydaje mi się, że bardziej Battlefield 1, osobiście moje odczucie, Battlefield 1 jest bardziej w Battlefronta, a tutaj jest no fajniejsze nawet niż Battlefront 1. Tak, takie moje, panie Pawle. Wader pozdrawia. Widzisz, zobacz, trzymam C. I chowam się do first person, a naciskając C tylko przełączasz, żeby za rogi przeglądać. Siema Filip, nie, gram na PC-cie. Nie umiem ci pomóc tam, panie Jarkas. Chciałbym, ale nie wiem. Ech, od boku idziemy. Powiem, że szukałem na tej mapie w piwnicach tego easter egga, nie wiem, czy oglądaliście film, nie, czy kojarzycie, że tutaj Ray dostała od Mace miecz, co nie? Brudne buty, już zbrudziłem. No, poczekaj, no. Ajajaj, wiesz co, tutaj trzeba punkty najpierw zdobyć. Oni w nowy porządek na tym trybie, na tej mapie ma tylko do wyboru gościa z metoczem ognia, albo tamtego, co miał jetpacka. No, nie ma bohaterów, widzisz? Później przejdziemy na tego, przejdziemy na tryb... ojejku. Co trzeba przepchnąć, na Tidzie się gra. Trzeba przepchnąć, to tam będzie można pograć. No. Nie no, w betę możesz grać nawet dzisiaj. Na Originie wystarczy, że wejdziesz i pobierzesz. Dzisiaj jest otwarta dla wszystkich. Jak najbardziej idę na Gwiezdne Wojny, to... Nawet nie przeczyło. Wow, wow, wow. Rakieta dostałem. No i tu zbieracie punkty i potem sobie kupujecie klasę. Mogę powiedzieć, że w porównaniu do Battlefronta, co zauważyłem, jedynki, bohaterowie są znacznie słabsi. Mimo że 500 HP ma Chewbacca, na dwa strzały z tej perki, co mam, z tego Vanguarda, z tego shotguna, na dwa strzały się go ściąga. Siema, Igorski. Nie mam Xboxa, więc nie umiem porównać, no... Na tą chwilę... Mogę powiedzieć, że wolę peceta, no bo... Kurczę, strzaił się tam. Siema, pozdrawiam Antek, pozdrawiam. Antek Blacha. A mi nos się tak, widzisz, mogę teraz wziąć, bo mam powyżej 2000 punktów w Battle Points'y. A, już ktoś zabrał. On ma jetpacka i wyrzutnie rakiet, tu jest pan z metaczem ognia. Generalnie na tą mapę mogę powiedzieć, że pan z metaczem ognia to tak słabo się sprawdza. Bo on ma tylko metacz ognia, jak dobrze kojarzę. I chyba granaty. Jest to naprawdę... Ciężki kawałek chleba do tutaj. Go. Przejść. O, ten shot to jest... Ho. Ajajaj, się cofnął. A nie, tutaj z góry. Ta broń jest strasznie przekozacka. Instaluj, dobijaj. Nie, to nie jest płatna beta. Wystarczy, że na, nie wiem, PS Store, czy na Microsoft Store, czy jak on tam się zwie, Xboxowy Store. Czy na Originie wejdziesz, znajdziesz i możesz pobrać. Tam jest 22 giga do pobrania, tak nie? Dobra.
ciężki klos tu jest. Podoba mi się to, że... Kim jestem? Paweł jestem. Też się nie znam czasami. Myślałem, że z pionchy. Nie będę się reklamował, więc co ci mogę powiedzieć? Gram na PC-cie, panie Jarosławie. Ajajajajaj. Prawie mnie zamknęli. A generalnie, Jarosławie, no, bym ci powiedział, ale no, nie będę mówił, bo to nie jest związana strona z tym. Z pewnej strony, o tak. Tam, ci, co wiedzą, to wiedzą. 4 ten. Jest Chewbacca. On ma umiejętność podleczenia się i daje mu 500 ponad. Ajajaj. Wyskoczył tutaj. No overtime, no nie zdążymy. To jest naprawdę, ciężko jest to przejąć. Tak jak mówię, no od środy, tak? W środę to było? Od środy udało nam się... Aha. Udało się... Muszę Vadera się napić. Udało mi się raz to wygrać. Jaka jest moja ulubiona część Gwiezdnych Wojen? Filmy? Czy generalnie, jeśli chodzi o filmy... No to najbliższe mojemu sercu... Ajajajajaj. Najbliższe mojemu sercu jest Imperium Kontratakuje. Naprawdę uwielbiam Imperium Kontratakuje. Z tych nowych... znaczy z pierwszej trylogii, tak, 1 do 3, to na przykład uwielbiam pojedynek Dartha Maula z Obi-Wanem Kenobi i... No i jak on tam się nazywał, zapomniałem. Uciekła mi nazwa. Obi-Wanem i... Oj. Zapomniałem. Obi-Wan Kenobi z... Nie Mace Windu, tylko... Nie pamiętam. Końcówka. Z mistrzem jego. Wow, z Vanguarda mi strzelił. Wiesz, czy wolę? Cześć. Znaczy, wiesz co, Marek? Jest, jeśli chodzi ci o to, jest tryb Starfighter. Można powalczyć. Czy wolę Battlefronta 1 czy 2? Ten mi się bardziej podoba. Na pewno. Qui-Gon Jinn, dokładnie. Nie mogę sobie przypomnieć. Misa, nie pamiętać. Qui-Gon Jinn. No to jest na przykład to jedne z lepszych, tak, na Gwiezdnych Wojnach. Jeden z fajniejszych pojedynków i ta muzyka, kurczę, no, coś pięknego. Ginę! Nie ma takiego ginięcia. No i to tam z nowych na przykład, no trochę... Wow. Go. Ajajaj, zabiłem. No, Qui-Gon Jinn, no już to mi podpowiedzieli na czacie. A co macie, wracając do sterowania pojazdami? Ja sobie przestawiłem z AD, bo normalnie on się obkręcał, co nie? Ja sobie to przestawiłem na strzałki, a normalny skręt ustawiłem. No, muzyka tam jest, wiesz co? Wiesz, jak się nazywa ta piosenka? Ja mam na tym na telefonie. Ona się nazywa Battle of Heroes, to jest no też coś pięknego, ale właśnie to jest, te części nie są aż takie rewelacyjne jak to miały, jeśli już mówimy o filmie, nie są tak rewelacyjne jak te stare, ale to dlatego, że, wiesz, no... Oho, kurde. No tam było za dużo, tak jak pokaże, że CGI, a mnie trochę żałuję, że... Nie ma tego, Jar Jar Binksa, że się nie okazał, bo podobnież. Tak, no, kamerę C. Kamerę zmieniasz C, tak, na boki, a jak chcesz wejść do pierwszej osoby, to przytrzymujesz przycisk C. Słyszałem w ogóle, że tego, że robili z... O Jezus, Jar Jar Binksa podobno z Darth Sitha, ale to mogłoby być naprawdę niezłe.
Siema Rambo. Wiesz co, mam ustawiony chyba Ninvidi. Tak mi się wydaje. No, czekajcie, jakiś prywatarz dzwoni, zadzwonię chwilkę. Spokojnie, Krzysiu, to będziemy bronić przed nowym porządkiem, więc będzie Chewbacca. Na Ninvidi, wiesz, John, ale ustawiałem XA284 czy coś takiego, ale strasznie jest obżarliwy procka. To masz jasno w czym? Ło, to słabo, taka wiatyra. No, dokładnie, nie są takie, wiesz, no na przykład mi się nowy podoba, znaczy to narzekają, że na tą siódemkę, że to taka kopia kopii, niby tam nowej nadziei, ale na przykład mi się podoba, dopóki ten, Kylo Ren nie ściągnie maski, bo tak to jest no taki, o jest badass, ale ściąga maskę i psuje ten czar, mógłby nie ściągać. A na przykład mi się nie podoba ten Łotr 1, taki okej, ale w Łotrze 1 ostatnia scena z Vaderem to Jezu, niu. Albo jak dusił generała. Zagramy, a nie, jesteśmy nowym porządkiem. No to wpadaj, Tomciu. Nie wiem, może ustawienia. Musisz sobie ustawić gamę. Tutaj na zamek można wejść na górę i można strzelać praktycznie w respa. To też jest takie słabe na tej mapie. No, dosyć trudna ta mapa jest. Wydaje mi się, że jak graliście w Battlefronta 1, to robiąc uniki można było strzelać. Tutaj tego nie można. Się już parę razy złapałem na to, że chciałem strzelać kręcąc się. Wydaje mi się, że przeładowanie fajniej zrobili, bo na dwa sposoby. Szybciej, tylko trzeba trafić lewym przyciskiem, żadnym. Siema Orfeusz, siemka. Go, go, go! Ajajaj, już shot mi się skończył. No tutaj on jak odpali tą perkę, to jest no masakra. Oj, nie wiem, ale mam dzisiaj w formie tego mam koszulkę z Jodą, do or do not, there is no try i kubek Vadera, takie wiesz. W którym w środku jest I'm your father. No, no i jej Polska, musisz wejść na jej Polska, na YouTube'a. Skoro jest nas więcej, to przypominam, że jest konkurs do wygrania z PlayStation Pro, czwóreczka oczywiście, z telewizorem. 10 razy można wygrać fajną lampkę Gwiazda Śmierci oraz 10 3-miesięcznych OS abonamentu na PSN-ie. Trzeba nagrać super montaż, super welmu... Kurde. Nie działał mi. Pozdrawiam, Kuba Świeboda. Trzeba zrobić no jakiś ładny filmik, fajny ten, akcję pokazać. Chyba, że nie mogę przejść do przeciwnego teamu. Potem zmienimy za niedługo tryb. Przejdziemy na Tida, na Nabu i będziemy tam się przepychać. Tam nigdy za to nie... A nie, obroniłem sobie. Tam to jest taka randomowość, że... No to ja, no... To ja podobno. Ty Dafis, to ja. Execution, o niepotrzebnie odpaliłem. Pan, on ma ten, mocnego ten rocket jumper, ma mocnego blastera.
Snajperem, wiesz co, ten snajper? No gram na następnej mapie specjalistą, na tą się tak słabo sprawdzę. Jeszcze tutaj nawet nie wiem, czy Mati wiesz, ale u specjalisty masz ten... Krzyś, masz bohatera, powiedzmy. U specjalisty jak w BF-ie, w BF-ach, że jak celujesz lunetą, to się świecisz. Dobra. Gary move out. O, ma fajnego blasterka. Hop. Pozdrawiam, Nikolas, Video Time. Ogólnie polecam, tak jak tu napisano. Okej. Killstreak. Wydaje mi się, że troszkę trudniejszy jest strzelanie. Znaczy nie wiem, jak reszta map, co nie? Aha, ja nie mogę tego podnieść, dobra. Nie wiem, jak reszta map, ale wydaje mi się, że jest no, trudniejsze strzelanie tutaj. Wow, w korzeń przywaliłem. Czekamy, żeby HP mi się. Bawię się lepiej, ale powiem wam, że szczerze, że w Battlefroncie jedynce, co dużo daje, jest posiadanie, znaczy dało dużo bynajmniej mi. Jest, wygraliśmy, kurczę. Dużo fajnie wprowadził nowości, jak się kupiło Season Passa i się grało na Gwieździe Śmierci. Naprawdę rewelacja. Siemanko, XYZZZ, siema Piotr Mazurek, siema Wilczur. Czemu dwójka wyszła w sensie, po co jak niedawno wyszła jedynka? No, jedynka... no jest ustawiona na 1080, powinno być, więc nie zmieniałem w swoim tym. 720 nie powinno być. Wiesz co, na YouTubie, na Facebooku strasznie... strasznie ścina jakość, więc to jest zupełnie... wracając do tego, Battlefront 1 wyszedł w 2015 roku, więc tak naprawdę to są 2 lata... No, 2 lata będą mówić w tym samym. 2 lata różnicy czasu. To znaczy tak, dali za darmo, jak tam kupiłem go kiedyś na wyprzedaży za 4 dyszki. Za 4 dyszki kupiłem. I ta Gwiazda Śmierci naprawdę to jest jeden z... No, jak gram w jedynkę, to tylko włączam Gwiazdę Śmierci. Bo mam bardzo fajny tryb tam jest. Maciej, no przestaw sobie klawisze. Ja przestawiłem, ale... Ale latanie mnie dosłownie aż... Zakręcam się wokół statku zawsze. Teraz bronimy i idziemy na tego, na Tida. Znaczy, Mati, mi się osobiście, no bo to wiesz, no każdy, no warto zagrać, bo ja ci powiem, że gierka jest super ekstra fajna w porzo, boże w porzo, mi się podoba, ty kupisz i byś narzekał, że ci wmówiłem, że jest dobra, bo no, to mi się nie podoba. Warto zainstalować i sobie zagrać. Tutaj mogę powiedzieć, że plusem na przykład tego Battlefronta jest to, że nie ma Season Passa, nie posiada Season Passa Battlefront 2. Wszystko będzie darmowe, DLC. Oczywiście będzie możliwość coś tam kupić, ale to będzie po prostu, żebyś nie musiał tam spędzać czasu, żeby odblokowywać. Ja mam trochę wrażenie, że ten u tego trupera z te blastery nie są aż takie celne. Ja trochę pograłem tymi myśliwcami, ale tu, ale mi nie szło. Znaczy też tam pozabijałem, ale jednak to infantry combat. Owszem, troszkę inaczej się gra. Dwa, różnica jest po prostu w silniku kosmetyczna, tak? Bo dają, dostajesz ulepszonego, ojejku, Frostbite'a w tym przypadku.
package has been returned. Ajajaj, jeszcze jeden plecy mi przybiegł. Bugować przewrotkę i skok, to znaczy? Nie próbowałem, więc... Musiałbyś mi powiedzieć. Czy no, nie wiem dokładnie, czy to jest czwórka, ale to wiesz, to są tam z jakimiś aktualizacjami, no troszkę tam jest różnicy, no nie? Jakieś tam niuanse, że tak powiem. Bo nowy, no to nowy Frostbite to pewnie przy nowym Battlefieldzie wydadzą, albo później jeszcze. Nie, ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda. Ten shot jest fajny. Tu jest jeszcze nawet dowódca. Wow! Tu jest nawet dowódca, który... Jest tutaj dowódca, który wydaje rozkaz i dodatkowe premie się dostaje. Fajne to jest. I on jako jedyny może działko postawić takie stojące. A pamiętacie, że w jedynce Battlefroncie wszystko było... wszystko się podnosiło. Tutaj tak nie ma. Trzeba zbierać punkty podczas gry. Zbierać punkty podczas gry i wtedy kupujemy się bohatera albo jakiś tam pojazd. To samo właśnie latające, kroczące maszyny. A nie wiem. Czy tak można. Jest zupełnie inaczej przemyślane. Sam. Sama gra jest tutaj inaczej przemyślana. Naprawdę. Jak dla mnie osobiście jest warta każdych pieniędzy. Jeszcze czekam na inne mapy, no bo to wiadomo, to jest ten. Ta jest to już w ogóle masakra na zwycięstwie. Nie, tutaj. Podleczę się. Ajajajajaj. Zblokowałem się. Przepraszam, ale mi z nosa leci. Po prostu jestem jak... Tak, klasa oficera. I tutaj masz, on ma tam... Ma małego blastera. Oczywiście kartę odblokowujemy, bo tutaj... nie odblokowuje... Kupuje się... jak to się nazywa? Krejty. Skrzynki się kupuje. I one dodatkowe rzeczy tam dropią wam. Nie? Od jakichś właśnie kart z umiejętnościami. Kart z umiejętnościami poprzez... Nie lubię nim, kurczę, bo... No ma działko. Na piechotę się stawia właśnie takie. Zaraz postawimy. A co mogę powiedzieć przy nowym porządku? To, że jak się jej rzuci granatem czy coś, to normalnie jak w przebudzeniu mocy latają. Bajecznie. Tak, jutro też 18, do niedzieli są streamy od 18 do 21, ale jutro, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że Królikowski jutro streamuje. Jutro Królikowski, jak mnie nie mam, nie będzie streamował. Ale warto na Facebooka wejść i na Facebooku jest rozpiska, kto jutro będzie. No tak mi się wydaje, że Królikowski. No nie, spalił mnie. Pan Flame Trooper. Dobra, o, czubą zagramy w końcu. A no i tutaj emotki też są, dwie na klasę. Ale trzeba je też w krejcie znaleźć. Chewbacca ma tutaj pod F, mam... pod F to jest leczenie, będzie miał 500, gdzieś koło 500 życia.
Ale tak jak widzieliście wcześniej, dwa szoty z shotguna wystarczą, dwa strzały i już jest po nim. Więc tutaj bohaterowie, no nawet w sumie... Dartem Maulem grając to też nie jest... Nie jest wcale łatwo. No, otwórz któryś ty. Aj, ale dałem ciała. Tylko ja tak potrafię. No, tak jak mówię, no tutaj jutro. Dobra, wezmę specjalistę. Co ja mam, trip miny? Przypomina z BFA1, tak jak dla mnie, tego z pelerynką. Jak się celuje, to. Jak celuje, to widać mój ten. Damn. Mi szyję rozciągnęło. Poraziło mnie to tak do kwadratu. Co to? Filtracja jest tutaj. O kurde, co za givera. Podoba mi się. Gram snajperem. Dobrze, żeś mi doradził. Że wybrał. Kurde, pobrudziłem się błotem tylko. Damy im tryb mina. Dobra, idziemy później na tego, na Tida. Postrzelać coś. Jest. Wow. Widzicie? Na żółty. I jeszcze czekam, aż mi się givera ten. Na niebieski trzeba trafić. Aj. Nieźle. Ty, no to jest druga broń. Ty, nie grałem tą bronią jeszcze, powiem wam szczerze, odblokowałem i jestem w szoku. Będę grał snajperem następną rundkę. No, wiesz, tak jak w każdej grze, jakiś błąd się zawsze trafi. Tutaj pierwszy raz trafiłem się, że szyję. Chciało urwać. Ty też nie ma takiego czegoś, że cały czas widzimy. Serio? 22 HP, bo... Lecz się. Dobra. Okrzyk bojowy i jedziemy z tematem. On w tym. Jest, graliśmy. Dobra, idziemy na inny trybik. A to... No bo to jest beta, ale to wiesz co, to chyba przy każdej grze jest taki taki problem. I'm your father, tak jakby co nie było. No przy każdej grze jakiś tam jest błąd, ale to wiesz co, nie do końca. Do końca wydaje mi się, że to nie jest problem z grą, to czasami jest po prostu jakiś tam problem ze sprzętem po stronie osoby, ale no nie neguję, że u każdego jest problem ze sprzętem, nie?
Szczególnie jak grasz na konsoli albo na czymś. Ale na facecie to wystarczy wziąć napraw i w 99% pomaga. Czy jest możliwe, żeby w to Wilczu, żeby w to pograć? No jak najbardziej, no, musisz wejść na Origina i... Aha, chciałem powiedzieć, że mi się zawiesiło. Wejść na Origina i czy tam na PS Store czy Microsoft Store i po prostu sobie ściągnąć betę, to tam 22 giga waży. Będziesz mógł sobie pograć. A, żeby ze mną pograć? A, no jasne. Musisz mi wysłać zaproszenie do znajomych. No... Zaraz czekamy, aż mi wykręci kółko, a musiał grę od nowa włączyć. No, jest no znacznie lepsza niż jedynka. Dużo widać, że wsłuchali się w graczy. To też znaczy... Czasami mam wrażenie, że to jest gra taka bardziej robiona, wiesz, na to, żebyś przysiadł sobie na przykład weekend i po piu, niż taki bardziej hardkorowy. Zresztą Gwiezdne Wojny nigdy nie były hardkorowe. Cyrtafix. Czyżby gra powiedziała mi, że... Że nie? Ach, ten Battlefront. Pierwszy raz mi się zabuksonował. Ale zaraz szybko włączymy ją ponownie. No, wykrakałeś. Wykrakałeś. Pierwszy raz mi się to trafiło, wiesz? Pierwszy raz. I to twoja wina, XY. It's your fault. Tu. Dobra. No, i mam akurat 580 kredytów. Można sobie kupować kredyty. Bądź wykonywać zadania, na przykład bardzo, bardzo polecam. Później zagramy Asalta. Polecam wykonywać zadania. A, widzisz, a on mnie działa. A mi wykrakałeś i mi grę zwiesił. Czarny ekran z ładowania. A widzicie, tutaj już dodatkowo mamy pojazdy. Ja to w sumie Rey nie grałem, a jechałem solo, więc nie wiem, pogramy specjalistą przez to, że takie gadżety ma. A wiesz co, otworzyłem chyba 10. Jak mi się uda zdobyć punkty, to jakąś kupimy skrzynkę albo i otworzymy. Fajny jest ten manewr. Tu musimy bronić, bo oni jadą pojazdem. Musimy zbierać Ion Disruptor. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie tego. To trzeba zebrać. I walnąć w pojazd, on traci pole siłowe, wtedy się go nachrzania. Coś jak ten... coś jak Atata tryb. No, teraz już możemy. Oho, nade życia. Dawaj te punkty. Aj. Jak ona się nazywa? Zaraz ci powiem, bo nawet sam nie wiem. Jak to się zwie. A280 CFE. Czyli ta chyba standardowa, co w Battlefroncie mają szturmowcy. Ale jest no rewelacja. Tak jak mówiłem, liście tutaj jak są, wystarczy, że jakiś granacik wybuchnie i one się palą, to nie?
droidy słyszę. Roger, Roger. Okej, F. Pach. Szybko strzela, okej, szybko się przegrzewa. Ale dodatkowo do tych broni można tam domontować. Można domontować do celowania, na przykład dodatkowe bajery. Można tam po 3 są sztuki. Ale trzeba je craftować albo wylosować. Aj, 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 nie trafiłem. Ja, snajper jest. Samo jak w Battlefieldzie. No, 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 no. Ciężki ma osłonę, to też jest fajne. Tutaj wydaje mi się, że... Tu wydaje mi się, że to też... Ohoho. Grając... Aj. Grając ze znajomymi też będzie fajnie, bo można się dogadać, będąc w pięciu w teamie. Teraz bodajże pięciu w teamie. Czekamy na tego, na Hana, sama solo. Tak, no bo wtedy naciskasz C, co nie? I przekręcasz sobie. To zawsze zapominam, nie robię tego. Oho, Darth Maul. Fuck off. Darth Maul jako jeden z bohaterów nie może ten. Nie może odbijać strzałów. Aj, 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 aj. Siema Wiśnia, siemanko. A na drugą moc, znaczy tak, no jeśli chcesz przełączyć na z tego. Z pierwszej, znaczy tak, jeśli chcesz mieć z lewej kamery, naciskasz C, jeśli chcesz mieć z prawej, naciskasz C, jeśli chcesz widzieć z perspektywy pierwszoosobowej, no to przytrzymujesz C, tak? I on ci wtedy wchodzi, widzisz? No to przytrzymasz i zaraz ci wyjdzie. To samo w Battlefront 1 było. Dobra. Oho. Coś mi tu mówi, że tutaj pan Maul się kręci. Wygląda jakoś tak. Także pan Maul był. Pan Darth Maul. Pan Darth Maul nie dojechał. On Darth Maul ma poduszenie, pchnięcie mocą chyba. Rzut podwójnym ostrzem i taki szybka kombinacja taka. Tak jak mówię, no on nie odbija strzału, więc jest... jest dobry. Na pewno jest dobry jak... Oho. Aha. Zostałem z tego. Dobry jest w zamkniętych pomieszczeniach szczególnie. Co do 9 października? 9 trwa, dokładnie, do poniedziałku, beta. A jak już jesteście więcej was, to przypominam o konkursie na stronie konkurs battlefront.pl. Zgodnie z instrukcją, czyli trzeba nagrać film, jakiś fajny gameplay, tak, jakiś montaż, zabójstw, najlepsze akcje. Wysłać i są naprawdę bardzo fajne nagrody. Łaj się głowie. Tam palicho PlayStation 4 Pro i palicho telewizor, jak można mieć tego, lampkę Gwiazdy Śmierci. No, bo on z tym, z altem robił skoki takie i jest naprawdę, on jest taki szybki. To trzeba mu przyznać, ale tak jak mówię, nie odbija pocisku. W większej grupie jest naprawdę, jak go się otacza, to jest ma pecha wtedy. Oh.
zasięgiem? Aha. Sprawdzimy, czy ktoś nie tutaj nie. Wow, wow, wow. Także nie zauważyłem, że szedł i no, zmiażdżył nas. Jednym słowem. To już nie będzie można grać, będzie zamknięta już. Macie, no są te parę dni do przegrania, tak? A i on leczy. Dobra. O kurde, wejdą nam do pałacu. Nie wiem, czy mi się uda zdobyć punkty dla Rey. Dobra, dostali się. Liczę, że kogoś wysadzę tym. No tak, no. Wiesz, to jest po to, żeby przetestować, zobaczyć, czy się podoba itp. itd. Aha. Nie mam peryk jeszcze. O. Wsadziło mój ten? O. Jest Khan. Aj, aj, aj. Losing control of the east station. Don't have much time. Zmierz może ten. O, jeszcze nie walczyłem ją. Ciekawe, co ona ma. Dash Strike, Mind Trick, zmierz może sobie rozdzielczość, może masz, wiesz, problem z internetem. Jakieś nawałnice podobno były w Polsce. A, poczekajcie, mam emotkę nią. That was lucky! Straciliśmy. Wow, 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 wow. Kurde, ciasto to. Ścianę pobrudzę.
A muszę teraz salę tronową obronić. Jak jej nie obronimy, no to już koniec, przegraliśmy. Nie, no musisz mieć PS Plusa niestety, bo jest to gra multiplayer. Tego jeszcze nie... Tego jeszcze nie grali. To ja tak? Bro. Jaj. Wiesz co? Siema Oli Maczek, siemanko. Że nieprawidłowa licencja, wziąłeś napraw? To jest pytanie, czy też wziąłeś, bo wiem, że... ja miałem na przykład przy swojej pełnej wersji... ojejku. Mass Effecta, miałem podobnie. Ho, zaraz przejmą. Aj. Przegraliśmy? O, tutaj ten żołnierz to... I co dalej, to samo? Powoli. A to dziwne. Wyobraź sobie, że jestem online. Jaki ty to miałeś wilczur? Rzuciłem ci zaproszenie do gry. Tak, znaczy no jeśli nie, naprawa nie pomogła, ja bym tutaj na twoim miejscu wszedł na stronę EA, czy w ogóle na stronę EA i napisał do supportu w tym przypadku. No do 21 telefonicznie działa polski support, więc możesz zadzwonić. Ewentualnie do godziny, znaczy jak chcesz na czacie szybciej to załatwić, powiedzmy nie chcesz wisieć na telefonie, to masz amerykański support. Polski się z tego co wiem nie dorobił jeszcze czatu. Tym bym zagrał. Bo tu latające pojazdy to też w ogóle nie umiem. Aha, tu czołg, coś takiego. Dobra, idzie specjalistą, żeśmy nakręcili. Domkor. No, bo tutaj wracając w moją koszulkę, Do or Do Not, ale to będzie Yoda dopiero w pełnej wersji, tutaj nie ma. Zagramy Tida jeszcze ze dwa razy i pójdziemy pofruwać. Nie, no tu mówię ci, no amerykański to chwila moment, on tu się łączy, ewentualnie możesz wysłać im, że nie łączy ci się gra, że masz problem, tylko że musisz po angielsku napisać i oni tam zaraz przetworzą to i ewentualnie ci dosyłają klucz albo rozwiązanie problemu, to już kwestia jak wolisz, no. Jest różnie z dostępem do polskiego supportu telefonicznie, bo tam czasami trzeba poczekać. Ale naprawdę mogę pochwalić, bo rozwiązują fajnie sprawy. Już nieraz, jak miałem problem, to dzwoniłem.
Roger, oho, tutaj w ogóle respimy się wszyscy naprzeciwko siebie. I łatwo można szybko zginąć. A, to cywile. Nie można ich zabić. Roger, Roger, teraz muszę grać jak głupek, bo te droidy były głupie przecież. Oho, oho. Come on, come on. A, przecież ja mam. Skany przecież mam. Oho. Nie tak chciałem rzucić, no ale... Okej. Oj, mój pies tam się zaszczeka. Jeżeli go nie słychać. No coś mu odbiło, to stary pies. Kurde, ta broń jest naprawdę przepiękna. Mimo że widać, że ma słabszy ten. Słabszą odporność. Jak ja zresztą na zdrowie. I hate clones. I klon mnie zabił. I co, dobija ci teraz, Wilczu? O. System Windows 7, a jaka karta graficzna? No teoretycznie pasuje. A, jest, R7, przepraszam, nie zauważyłem. Powinno odpalić, ale zachęcam, wiesz, bo tu... Ja na przykład odpalałem tak... dzięki, Iruś, dzięki, kurczę. Dzisiaj to myślałem, że zejdę. Po prostu, rano. Ale jakoś coś tam trzasnąłem. Wiesz co, ja testowałem ten sprzęt na 8350, na alfę zamkniętą grałem, na takim sprzęcie. Jak 8350 Athlon AMD. Nie Athlon, bo tego nie ma. I na... Czekaj, zaraz ci powiem. 964-gigowej i działało, więc... Wow, 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 a drugi mnie zabił. Accepted. Roger, Roger. No i dobrze. No, siemanko, ale masz, nikt nie widzę. Kaburan. Czy tylko ta gra będzie? No, mamy tydzień Battlefronta, więc... da, tak, da, będzie. Jedynki nie odpalamy, gramy w dwójkę. Jedynka już jest zamierzchłą przeszłością. Roger, Roger. Uwielbiam te androidy, one mają tak... One... Przepraszam. One były w Mrocznym Widmie, jednym z naprawdę z pozytywnych postaci. Roger, Roger. Tylko ja tak. Aha, w teksturki wpadłem. Roger, Roger. Oho. Tylko ja umiem postawić tak ładnie. Oj.
Ajajajajajaj! Skupiłem się na tym. Ja mam tego, wszystko na ultra ustawione. Na tym. Co gram? O, Sensel. Zagramy tym czołgiem. Na ultra. Gram. Boże, co to za klocek? Może mam sterowanie ustawione jakieś z tyłka. Znaczy, czułość. No, nie ma z kamery z środka. Piu, 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 piu! Kiedyś dojadę. Kiedyś, tak. Nie mogę tego pokonać. To mogę rozwalić. To jest ista komedia teraz. Damy czy nie? Thank you for block me. Dobra. Gary move out, musimy zrobić z tego pojazdu, bo się zablokowaliśmy. Tylko ja tak umiem rzucić najda. Żeby nikomu nie zaszkodził. No ja nie mam tego leczenia, wiesz? Automatycznie. Inna klasa ma leczenie. Ja mam skanowanie, co nie? Dobra, mamy to. A wiesz co, no jak ci będzie... Wiesz, jak ci brat będzie ściągał grę i ty by chcesz grać, to wiesz, będzie problem, ponieważ będziesz... Będzie ci zabierało trochę łącza. Ho, 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 ho. Override. Got him out. Oh, ho, 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 ho. Nie spodziewałem się, oni już wiedzieli, że idę. Siemka, Vector Gaming Pro 8.
Dobra. Mają różnicę w ability? Aha, ten ma jetpacka. Dobra, zagramy tym. B2, RP, Rocket Drive, Roger, Roger. Piu, 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 piu. Dobre. Aha, no tak, bo to jest Rocket Drive. Lesz, Ray. Dawaj, miałeś dobić. Kurczę. Ładuj mi się szybciej, rakietko. Przypominam o konkursie. Na konkurs Battlefront.pl. Serio, nikogo? 180 damage mu zadałem, no żbyto. Zagramy heavy. Wiem, że ta też broń jest zgięta. Przegięta. Roger, Roger. Roger, Roger. Kurczę, nie wiem, czy damy radę. Tamte drzwi nam zostały. A. Kurczę, przegraliśmy. Recalculating. Mr. Shrimp, taki rusek. Beta test 3. Dobra, idziemy w kosmos powalczyć. Mam nadzieję, że nie wywiesi gierki. To wszystko wina jednej osoby. Play. Kampanii nie ma, dopiero można sobie preview zrobić. Nikt nie gra tego? Blast, pure infantry combat with trooper characters, shoot the enemy to win. Mogę ci dorzucić ten, ale nie widzę ciebie, friends online. Uho. Co wszystko słyszysz? Co wziąłem, dołącz do gry? Ziomka, aha. Server full, placed in queue, join the position. Sensor, dobra. Aha, dobra.
Grasz ze mną, Szymon? No nie, bo wyszedłem z gry. Więc możesz wyjść z gry. To ci wyślę zaproszenie do ten. Bo mnie już nie ma na tym. Chyba, że siedzisz, to jeszcze spróbuję dobić do ciebie. Bo widzę, że nie chce mi znaleźć tego. Tego trybu. W ogóle ciebie nie widzę, Szymon. Żeby ci wysłać zaproszenie do wspólnego grania. Wy żyjecie, czy nie żyjecie? Coś. O, jest, dobra. Nacisnąłem tak, weźmy jeszcze raz. Jesteśmy już chyba w grupie. O, słyszę ciebie. No, przez tego, przez normalnie, tak jak wiesz, w defie. Tak? To Galaktyka dawaj. Znaczy, ja wziąłem, kliknąłem. Dołączam. Dobra. Dołączę. Dobra, słychać mnie? No tak, wiesz. No właśnie mi nie znalazło. Wracamy na Nabu. Idziemy klepać się na Nabu. Słyszysz mnie cały czas teraz? Słyszę. Czy to nie trzeba przycisków wciskać to normalnie teraz, wiesz? O kurde. To mnie zaskoczyli, ty. No. Tu mogę trochę jakoś poprawić, ale jest dobrze, powiem ci szczerze. No. No, powiem ci, że... Ale to słychać, tak? Tak, normalnie. Kurde, fajnie. Zawsze coś. Pierwszy raz, bo gram pierwszy raz z kimś, co nie? A już grałeś? Polatałeś czymś? Nie, pobiegałem tym droidem. Bardzo fajnie się biegało. Lepsze niż 1, co? 7 kili zrobiłem, żeby mnie zabili. Ale co, lepsze niż 1, co? No, wiele. Fajniejsze, no. Taka troszeczkę, nie wiem, dziwna, ale tu... Trudniejsza mi się wydaje. Troszkę trudniejsza mi się wydaje, że jest... Później pójdziemy na tego, na sztatki, bo to widzę, że... Że tego nie znajduje mi. No, a przypominam o konkursie. Szymon, możesz sobie nagrywać swoje najlepsze akcje i na konkurs Battlefront, mam nawet ściągę sobie podpisałem, konkurs battlefront.pl. Do 15 października trzeba nadsyłać swoje filmiki. PlayStation, do wygrania jest jedna sztuka dla najlepszego, best of best. Star Warsowca jest telewizor z konsolą Pro, czwóreczką PS-kiem. Co ja bym chciał wygrać, to lampka Gwiazda Śmierci. No i 10 3-miesięcznych tych PlayStationów. Spróbuj. Uuu, panie. Sniperka tu jest. Walnij w pojazd nią. W pojazd musisz. Bo to nie wiem, czy ty zebrałeś to, co potrzeba. Okej, jestem przy tym pojazd? Nie, bo to zebrałeś tego Ion Grenade'a, jeśli tak, no to musisz w pojazd walnąć. Ja nie wiem, co ty... Nie, sniperka mam. To... Droidy koło mnie. Mam cię. Oho. Dobra, trzeba naokoło to przejść. Czysto. Bo masz pod E, masz skana, co nie? I widzisz na mapie ich. Skan jest fajny.
Fajna klasa ten snajper jest, kurczę, naprawdę. To druga broń, no to jest, no, kozak. Gdzieś jakiś biega, wariat. Już nie biega. Droid, Roger. Droid next dead. Roger. Siemanko Kasper Antkowiak, siemanko. Ło. Ginę. Noc. Headshot! Boom! Trzeba podbić tego, Ion Destruktora. Tamto, co tam jest, trzeba podnieść, co bronimy. To jak w BF-ie snajperów widać. Ajajaj, też padłem. Oj. Siemanko, co tam, panie Kacprze, słychać? 3,5. Hanem bym zagrał, mam na niego perkę. Kurczę, mam włączony dźwięk w telefonie, ale nie chcę się go wyłączać. Gdzieś. Wybuchy, pościgi. Tak. Ohohohoho, siedzi w tym. Aha, bo jestem w trybie tylko strzelania z biodra. No dobra. Masz skan? A nie, nie, nie jesteś koło mnie. Wysadził się na tym. Jaki cyrk to był. O, to nasz. Widzę. Ajajaj, zabił mnie. Le Commander na blisko. Oj, spróbuję ci, Wilczur, rzucić za zaproszenie. No właśnie, czasami to ma do siebie ten Battlelog, chciałem powiedzieć. Ma to do siebie, że... No teraz nawet ja ciebie nie widzę. Że ma do siebie, że się lubi tak czasem pokombinować. No ale takie są uroki na pececie, nie? Takie są niestety uroki. Czy nie? I ładnie wygląda. Ładne detale ma. Ja też. Przeładowania fajnie zrobili. Że masz dwa tryby. Raz weźmiesz dobre. Fuck.
Idą, dwóch na wprost. Dobra, ktoś go zabił. No może... Oho! O, coś tu spadło. Haha, coś tu się rozbiło. Idą, 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 cały czas koło mnie są. Komander jest koło mnie. Puszczam skan. No puść, idą. Ach, plecy mi przyszły. Co za... No musisz spróbować, Wilczur, co? Nie wiem, no, czy to tak jak mówię, no to jest niestety... niestety... takie uroki grania na PC-cie, wiesz? Nie mam żadnego tego. To są uroki grania na PC-cie, więc tutaj... A tam zderzenie z barku. W sumie nie sprawdziłem, co on ma. To Nate. Pułapka jakaś. Jestem Hanem Solo teraz. Bohaterowie są tutaj dwa razy słabsi niż w Battlefroncie jedynce, wiesz? Są dwa razy słabsi, naprawdę łatwo zabić bohatera. Plecy. Biegniemy z Rey teraz. No, dzisiaj ma Artur. No tak, no na PC, osobiście dla mnie granie na PC jest najlepsze, ale no może nie każdy lubi. A PC... A PC ma to do siebie właśnie, że czasami się lubi... Lubi się pokiełbasić coś. Czubaka! Wygraliśmy! Jaki był efekt działania przycisku E grając jako zwiadowca? Wiesz co, jak naciskasz przycisk E, nie możesz strzelać z przycelowania, tylko strzelasz z biodra. I skanujesz pobliskich przeciwników widzisz na mapie. Więc to jest taki uszatek najlepszy. Więc wtedy taki no, jawny wallhack, o, można powiedzieć. No tak, że widzisz wroga, że jest na mapie, więc tą mapą musisz sugerować. Dawaj jeszcze raz, zagramy atak. Szymo i pójdziemy na walki w kosmosie. Może się uda znaleźć. Co? Jeszcze raz to samo? Tak, no zagrajmy to. Pójdziemy na tego, na walki... Panie Jakubie, nie wiem. W sumie nie zwróciłem uwagi, ale chyba tak, wiesz? Chyba miałem. No teraz sprawdzimy. Zagramy tym. Trzecia klasa specjalisty. Naraz przyjdę tego psa uciszyć, bo mi głowę rozwali. Sekundkę. Uspokoiłem psa. W ogóle chyba duchy mam w domu. Mówisz? Ty, no bo wiesz, że godzina trzecia w nocy to są... to wiecie, że godzina trzecia w nocy to są godzina demonów i duchów. I o 3:20 czy 3:00 z kawałkiem i ktoś dzwonkiem zadzwonił i nikogo nie było na klatce. I Kasia ostatnio gasło światło. Nie wiem. Ale ja nie wierzę dalej w duchy, tylko Kasia tam mi się... Może w tak, w TDI. Uważaj, bo oni się... Zobaczyli snajperów na start.
Encounter multi-transport. Zaraz sprawdzimy, czy się przegrzewa. Nie wiem w sumie. O, ja gram zwykłym soldatem. Kurczę, nie tę klasę wziąłem. Ja pomyliłem się, wziąłem nie tą klasę. No. A on ma shota, człowieku, shot to jest naprawdę. Teraz jest 19. No jest, no ale mój pies szczekał w ścianę, więc. Ja i w nocy w ogóle pies mi zawarczał. To nie wiadomo na co. Więc to tak. Matko, jaki to. Co ja zrobiłem z tym? No nacisnąłem G. Roger, roger. A, zamknęliśmy, haha, no dobra. No na pewno masz dwa tryby przeładowania, co nie? Ale zmienimy klasę, zobaczymy. Powiem ci, że no, nie kojarzę. No. Dobra psinka. Być może, wiesz co, ja tak nie pamiętam wszystkiego tego. O, co tam wspominali o grze, no bo niestety nie mam. Takiej dobrej pamięci. Do wszystkiego, więc. Shot jest tutaj przepiękny. Aj, się dałem strzelić. Zaraz włączymy. No, Wojtek, powodzenia. Siema, Krzychu. Wiesz co, ja grałem trochę w grali. Nie, przegraliśmy chyba, ale. Całkiem fajnie. No, jeszcze fajniejsza. Do 9. 9 wypada w poniedziałek, do 10, jak dobrze kojarzę. Jest, snajper. Czekaj, z tym. A no, nie przegrzewa się, faktycznie, ty. Jak użyjesz trybu tego. Trybu skanowania, broń ci się nie przegrzewa. Nie, bo wtedy jakieś inne na. Bo strzelasz tylko z biodra, co nie? No, więc na spokojnie możesz pobierać te 22 giga, co nie? Na spokojnie możesz pobierać, zobaczyć, zagrać. Moim zdaniem... Co to kurde jest? Bobowiec... Dobra. Nie, fighterem tutaj nie umiem latać na tym. Strasznie wąskie. Strasznie wąskie. Gramy tym snajperem. Accepted. Fajnie, że trzy... Oho. Że trzy ery będą. Jak weźmiemy na żółte, to jest dłuższy czas przeładowania. Czy przy... Skana puszczam. No, on tak fajnie szybko chodzi wtedy. Na tym skanie. Też jest ten OP taki, to broń, co to E używasz. Shotgun. Chyba shota się. Masz skana? Weź rzuć. I on na wprost. Dobra. Aha, okej. Okay. Zginąłem, ale obroniłem. No. Nie grałem Poe'em, Alanem. Alan po Edgar Poe. No.
Roger, Roger, Jakubie. Roger, Roger. A powiem wam szczerze, że znaczy, lubię Gwiezdne Wojny, ale książek na przykład nie czytam tego. Bo no, nie było jeszcze takiej żadnej książki, która by mnie przekonała do czytania. W sumie. Mam opór. A mam tam generała Tarkina, tak o Tarkinie. Wow. Ale dostałem. Roger, Roger. Roger, Roger. Fajnie, że w tych statkach wszystkie kokpity są. Roger, Roger. Czy nie mamy motek? Jakbym miał motki, to... To jest, no szkoda, że, czy widziałem, po dwie na przykład na klasy są emotki. Szkoda, że nie ma więcej, chyba że będzie w pełnej wersji, że to tylko... Że dali tylko takie ograniczenia w... Future attacks... Further. Kombat raz... To klasa jest. Roger, Roger. No kurczę, Django, czy to jest Boba? No Fett, bynajmniej. Więcej jest to strasznie OP, ostatnio grałem. To mnie od cheaterów wyzywali. Jest tam mocno zgięty. Jest jeden chyba z lepszych bohaterów. O! Roger, Roger. Dobra, ryzyk fizyk, spróbujemy. Try fighter. Kurde. Oho, tutaj czuło się chyba za... Starfighter 20 sensitivity. Czekaj, staw na 20. Again. Fajnie wygląda, kurczę. Powiedzmy. Walne. Nie, za duża czułość jeszcze mam ustawioną. Muszę jeszcze coś poustawiać w tym. Teraz będziemy walczyć w środku, tak? Tak, musimy przejąć salę tronową. The MTT is position. Close resistance. Dobra, ciężkim teraz zagramy. Mam kartę z tymi, z wyrzutnią rakiet to. Dobra, wchodzimy. Jakiś Mieczysław świetny. Dobra, chyba to mamy. Rej, 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 rej.
której mamy? Reinforcements arrived. Miecz świetny, słyszę. Goście są na blisku. Idę backup. Aj, 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 aj. No, fajnie, że chociaż oglądasz, że to wiesz, dla mnie to dużo znaczy. Wiem, że dużo mnie osób nie zna. Nawet ja sam siebie czasami nie znam. Ale fajnie, miło i sympatycznie. Wow, 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 panom. Oho! Ginę! Kurde, skrzeniłem. Reja mają, no. Znaczy, ryja mają. O kurde, zewsząd wchodzą. Nie wiedziałem, gdzie uciec. Z każdej strony mi podchodzili. Kiedy będzie premiera? W listopadzie, dokładnie 17. Więc 17 jak najbardziej będzie premiera. A cóż ci mogę powiedzieć? Warto, warto. O. No, lepsza. Znaczy, wiesz co, ta mapa jest ok, ale przez jakbyśmy zagrali strajka, to zobaczysz, że jest słabo zbalansowana. Już dzisiaj moje drugie zwycięstwo w strajku. Możemy pójść na tego, na samoloty zobaczyć, znaczy na pojazdy. W tym czasie jest sobie kontrola. Grałem tą bohaterem chwilę, kurczę, jakie to jest fajne. No, bohater jest tutaj znacznie słabszy niż w tym. Szybko go można zabić. O, warto, warto, ale betę masz do 9. Panie Wojtku, więc panie Wojciechu, więc warto, warto byłoby sobie po prostu zobaczyć, no nie? Zagrać, ale ja daję okejkę jako fan, chętny. Ojku, skakuję na ten, do menu. No i przypominam jeszcze raz, że najlepsze akcje uwiecznijcie na filmie, podeślijcie to, wejdźcie na stronę konkurs. Szymon, jesteśmy w grupie razem? Bo ja cię nie widzę, nie wiem. Tak, jesteśmy. Ja cię nie widzę. Jeśli słyszymy, to jesteśmy. Aha, dobra. Zachęcam na wejście wtedy na stronę konkursbattlefront.pl, tak? Będziecie tam zgodnie z instrukcją, tak, na jakiego maila wysłać. Do 15 października są przyjmowane filmy konkursowe, prace konkursowe, tak? Czy dużo zmienili? Nie wiem, że nie jestem ekspertem latania. Fajnie się gra, generalnie. Dobra. O, to będzie... To może być tak, że dużo nie tego, nie pogramy. Widziałeś na linię frontu na Suezie, Dali? Ciekawe jak będzie, możemy później sprawdzić. Mam wciągnięty patch. To możemy później sprawdzić. No, powiem szczerze, że tego... No, jest... Znaczy... Nie wiem, ja to jest sama walka, tak jakby bitwa powietrzna jak w BF-ie, co nie? Ja trochę się spodziewałem tego, co daje Gwiazda Śmierci, że na początku walczymy TIE Fighterami, tak, X-Wingami i potem jest abordaż na statek, i TP i TD, i potem trzeba wygrać dane. No ale zobaczymy, oho, to mało. Uff, jak piękne.
tutaj to już się wkręciłem. Ale dalej tam. Wow! Zginąłem, zgapiłem się. Ja muszę sobie tą czułość dobrą ustawić. Dajmy sobie 10. Okej. Y-Wing squadron has joined us. Cover them so they can perform a bombing run. Na pewno ci pokazuje, jak strzelasz, gdzie masz strzelać, czyli tak jak masz w innych, tak, niektórych gierkach. Więc jest na przykład łatwiej namierzać kogoś, kto jest. Ale nie ma uników takich, jak były. O, już teraz głupieje. Piękne, piękne! Bitwy w kosmosie, piękne! Niepotrzebnie, myszką muszę grać za nim. A to czasami się zawinę i głupieje. Gdzie latać? This will be impossible if we don't take out those cruisers first. Ale laguje typka. Kurde. Serio, drugiego też lagowało. One of our blockade runners is taking damage. Defend it. We've lost the blockade runner. I don't like our chances if we lose another. Keep at it. Structural failure imminent. Finish them off. No was ustawiłem w miarę okej, albo nie ma takich koksów latających. Ajajajajajaj. Siemasz Mati ponownie. Siemanko. Przegraliśmy. Twoja wina. Cóż ja ci mogę powiedzieć, któż to? No, są dwie osoby, które streamują. Także ten Nelfane i Kaio i na pewno tam może się zapoznać, bodajże mają. Ja już nie pamiętam, co tam widziałem, że tak powiem, pobieżnie, co robią. I więc warto się zapoznać z nimi. Bardzo spoko ludki. No wiesz, internet jest długi i szeroki, więc nie wszystkich można dać. Nie no, Ireneusz, nic takiego nie mów. Na pewno grasz dobrze. Każdy gra na swój sposób dobrze w grę. O, dobre, do odebrania mam nagrody. Tu trzeba... A, to szkoda, odebrałem. Później w menu się odbiera. Właśnie, tą skrzynkę później otworzymy. Roger, roger. Czekaj, co to nam się tryb zmienił?
Nie wiem właśnie, mamy Roger. Roger, Roger. Haha. Czekaj moment, zgubi... Boba Fettem grałeś? Co? Boba Fettem grałeś już? Nie, nie. No właśnie, nigdy nie mogę się do niego, jego dorobić. A, tam. Mistrzem to wiesz. Można nazywać wszystkich, panie Irku. No, wróciliśmy do punktu wyjścia. Jedna walka w kosmosie. Masz skaner? Jesteś tym? Snajperem? Wróciłem tego Nade'a? Ajajajajaj. Nie wiem, mnie Szymon zaprosił. Ale jest jakiś... No, buguje się to, no niestety. Czasami się buguje ten Origin i... Nie można dostać na nim tego... szału. Roger, 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 Roger. Fajny feeling jest. Ajajajajaj, trafił mnie. Idą tego, pod Ion Distribucjona. Ion Distribution. Słaby, mały ten. Mało ten snajper może przyjąć pocisków na siebie. Nie ma przewracania moich kolegów. Robotów, droidów. Battle droidcy. O, wszedłem do jakiegoś Nade'a. Oho, Nade. A, z shota dostałem, no. Wbiegł go. Miałem rzucić tą minę pułapkę. Nie mogę rzucić minę pułapkę. Jajajaj, por qué? Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, Roger. Aha, to ten mój Nade'ik jest, dobra. Hehehehe.
Oho. Go wyrzuciło. Nice. A ja... wow, ale mi przydzwonił w głowę prosto. Takiego headshota to dostał. Nie, nie wiem, coś z ciężkim chyba. No tak, odstałem. Errors. Do not. Error. Naprawdę, tutaj... Nie ma co się zastanawiać nad tą grą, trzeba ją. Jednego wziąłem z sobą. Wow. Dobrze. Future attacks. Ohohoho! Są tutaj. Ohohoho! Ooo, jaki fart! Ha, poleciał! Masz... jesteś snajperem? Wziął działo. Tak chyba ma dużo nawet HP. O, dart. Łukiego słyszę. Łuki. No time to explain. Nie zrobisz to, spokojnie, jeszcze pewnie pogramy. Ajajaj, środkiem to było bardzo niemądrze biec. Ohoho, jest. Boba. Gdzie jest Django? Mam Bobę. A co daje radar? Aha, dobra. Rakiety. Wow. Ty, haha, siedzę na glitchu nim. Na dachu, budynku, rozumiesz to? Tutaj nie mogę. Wchodzimy. Aha, to tylko ja trafię. Słabszy jest niż w jedynce. Tu zbalansowali trochę tych bohaterów. Pff.
trochę zajęte. No wiem, Dart jest koło mnie. Jakiś bohater chyba. Ray biegnie. Czekam, nie mam HP. Yeah! To jest. Sam solo tam jest. Sam solo? Tak. Tylko ja tak potrafię. Wchodzimy. O kurde, ale tu bohaterami to... Wow! Nie blocz! Jest bohater. Siemanko, Agatkcia. Agatkcia. Jaką klasę polecamy? Sorki, że się zagrałem się bohaterem. Wiesz co? Z snajperem dobrze się grał z tą drugą broją. No to standardowo klasa zależna, wszystko uzależnione jest od tego, jak grasz, co nie? Kurde, dobra, wchodzę przez okno. Eee.
Ja cały czas bohaterem żyję. A muszę się wycofać, bo nie mam HP. Wybrałeś tą klasę co ma jetpacka. No bo wyrzutnie rakiet podę. Killstreak 10. Przegraliśmy. Ale była jadka. Nie, właśnie XY w jedynce. Znaczy tu jest spoko, jest w Boże, można fajnie ten... Można fajnie nim uciekać, ale on znacznie był lepszy w jedynce. Tam to już w ogóle. Killstreak 9. Asysty, damage. Dobra, ty dawaj, idziemy na tego, na strajka może. No jasne, to wychodzimy. Tak. No, dzięki, że wpadłeś. No, fajnie, bo mnie to. Pomagacie mi, żebym mógł tutaj więcej streamować, na przykład u EA. Czekaj, ja mam skrzynkę, otworzę sobie. Właśnie, sobie kupię skrzynkę. Chcemy tą. Coś do Boby mamy. Coś do Bobki mamy. Bobki Feta. Aha, bo ja... O nie. Dobra. No, jeszcze nie mam 5. poziomu. Już? Gramy? Jasne. Dobra. Zagramy strajka. Na Fire Run weźmiemy najgorszy tryb dla mnie. Siema Kuchcik, siemanko. Hello, pozdro. Siema, co tam? A, idę odebrałem nagród. Aż mi się skończyło picie w moim darcie w aderze. Fajny kubek, to jest fajnie wytłuczony. Waderuch. Dobra. Hashtag New Order. No, Bobkom fajnie poszło tutaj w sumie. I znaczy, no, nie mam piątego na piątym poziomie go, żeby mieć drugą kartę mu wsadzić, bo tu trzeba na pierwszy poziom masz jedną, piąty drugą i chyba dziesiąty dokładasz trzecią. Fajnie, bo można sobie go naprawdę fajnie podstosować go. Bardzo fajnie. Obrudzimy się w błocie. First Blood! Patrzymy on od tego za mną. Tak, biegnę, biegnę. Jaką grasz klasą? Asaltem, gością na tata. Dobra, wchodzę z shotem. Wchodzę z shotem. Ty, no nie ma nikogo.
Idź na plecach, no. Ajajaj, padłem. Jest ten dowódca na mnie. Ajajajajaj. Zabiłem granat. O, no powinno być. To jest... Nie pamiętam na ile tryb. Rapid execution! The package is on the move. Give that trooper cover. Dobra, mamy paczkę. Trzeba teraz... Co ty, panie, robiłeś? Na moich okach. Egzekucję go zaraz. Ajajaj, mogę się podleczyć, przecież mam tutaj perkę. No, no bo jest to trochę opóźnione. Zagramy specjalistą. To będzie dobra, dobre jajka będą w nim. Ja, no. Specjalistą. Nas ogarniemy. Dobry, bo ten skan ma, kurczę. Dobra, widzę gościa na blisko. Łuki, chyba. Co tutaj? No, trzeba mi czyścić drogę. Snajperzy. Jeden śpi. Kurczę, pleców idzie nam jeden. Kurczę. Idzie nam od pleców. Nie. Kurczę, bardzo fajny tryb to jest. Przy ekipie. Mam tutaj ich dużo. Da backup. Pomagam ci. Temperem z tobą szczeliduję. Jest tam taki skałowiec. Odsłaniać. Jest! Trzecie zwycięstwo! Ho, kso. No buziaki, uściski, Szymon. Pozdrawiam, no. Kso, panie Szymonie Lewandowski. MVP, tak jest. A, 45 kredytów tylko za to, słabo. Lubię ten trybik, jest spoko. Tak jeszcze doki dobry team się trafi, to już w ogóle... Już trzeci raz wygrałem, drugi raz na live, no to przeżycie mi szczęście. A jeszcze którą tu mamy godzinę? Jest 15 pod 8. Przypominam, że najlepszy film z rozgrywki w Battlefronta BT możecie wysłać nagrane taki swoją rozgryweczkę, taki jeden z najlepszych jakichś tam swoich playsów. Wejść na stronę na konkurs battlefront.pl i tam zgodnie z instrukcją wysłać swój film, gdzie będziecie mogli naprawdę fajne nagrody wygrać. Ja najbardziej bym chciał, tak jak mówiłem, z tego wszystkiego zdobyć lampkę Gwiazdy Śmierci. Ale ja nie mogę wziąć udziału, więc żegnaj, lampko.
First Order got wind of an artifact here in Takodana, and they're sure to do everything they can to get it. Protect the package and do not let it reach the extraction point. Kurczę, mogę wziąć snajpera, to byśmy... Nie masz snajpera? Nie, wziąłem asalta. No dobra. O Boże. No nie, na wprost snajper uciekł. 5 HP tylko. Nie, ta broń jest naprawdę mocna. Celna i mocna. A co najgorsze na tych mapach, to samo jak się grało na Endorze. To najgorsze w tym wszystkim jest to, że grając w szturmowcanie oni mają białe stroje. Ej, na punkcie są! Już uciekają. Wow, jaki nejdzik. I najgorsze jest to, że właśnie szturmowców zawsze było widać w tym lesie, a oni mają takie zielone stroje maskujące i nie jest tak łatwo dostrzec. To jest najpiękniejsze z tego wszystkiego. O! Z DLT? Ten a kurczę, widział mnie? No, łuki to trzeba, wiesz co, na odległość trzeba strzelać, bo niestety na blisku jest szybko, pada. Going dark. Tak jest. Przed tobą jakiś. Kurwa, ha. Kurde. Zabij. Uciekam na górę. Przy snajperzyć. Dobra, idę do ciebie. Running scrambler. Ho, jeden tutaj przywierzy się ten. Ach, to gość mi tu wchodził. Ale rzuciła to. Biegną. Mogę. Aj, wiecie? Dobra, I'm back, bo tutaj martwię się, bo mój pies szczeka, czy ja jeszcze żyję. Siemanko, siemanko Sebastian. Martwię się, czy ja żyję. Po prostu. No nieszczęście, tak. No nie!
running scrambler. Zauważyłeś ten tryb, co masz na spacerze, ten taki, jak się czuje? I na wtedy strzelasz z biodra, jak zeszczelisz kogoś, to się odnawia. Need faith. Deploying grenade. No ja jestem z powrotem, kurczę, no nie dadzą żyć, no musiałem odebrać ten telefon. Nie dadzą żyć. Biją mnie. Nie wiem. Ale chyba to wygramy, co? Tak się wydaje też. Wszystko siedzi na punkcie. Oho, mam gościa gdzieś na ten. Z tyłu są. Na punkt wchodzą. Wow! Jest tam gościu, bo go... Nice! Plecy mam. Plecy mamy. Uhu, killstreak 5! Uhuhuhu! Wiesz co, wilczur? No, na pewno ja idę psa wyprowadzić, bo mi tam pies morduje ten. O, łamiemy ich. Kurczę, nie ten. Ja tak mogę nie robić. Mamy to. Tak jest. Nie wiem, no jak będę grał dzisiaj, to będę grał, no też mi jest ciężko powiedzieć. Nieźle. Nirvana. Już nie strzelił w głowę. No, zaraz przyjdę. Tryb nam się zmienił na assault. Tak, no nie widziałem. No, ładnie, ładnie. Dual zoom. Dobra, roger, roger. Skoro nam przerzuciło nas na serwerze. A działam 10? A to ja już co, ja już pierwszego dnia wbiłem chyba w godzinę grania. Naprawdę, mi się podoba. Jeszcze jak film długo będzie, to już w ogóle będę na takim hypie, że
Znacznie lepsze niż jedynka. Jak się wam jedynka podobała, to będzie lepsza. Wielka. Znacznie, znacznie, znacznie. Stealthy. No jest znacznie, panie Wilczurze. Znacznie, znacznie lepsze. Znaczy, no, lepiej. Znaczy, wiadomo, że pierwsza gra wyszła, zrobili pierwszą grę i tutaj zrobili to tak, jak uważali. Wiadomo, że to się nie podobało wszystkim i dopiero... I dopiero tak. I dopiero w dwójce prowadzili jakiś tam. Jakiś tam balans. Clone Ion Destructor. Ale tu boi się chyba tymi. Klonów nie było. Strzelał tym Ionem. A drugi podchodzi. Jeszcze jeden. Pilnuję, pilnuję, pilnuję go jak coś. Uważaj, tam gość jest zbity. Od razu na... No. Teraz Kanada sobie. Zmarnowałem nade'a tylko. Ajajajaj, poparzyłem sobie roboczą rękę. Siemka, Seven. Tu jest, ziomki są. O, jakiś fighter mnie. Nie można dać im wystrzelić tego Iona i oni... No,
No i tak się musi wychylić, a to ma 10 killstreak, tak jest. Trzeba przeładować. Uprzedł mikrofon w ogóle? Słychać mnie? Roger, Roger. Kurczę, zabiję. A myślałem, że mnie nie spodziewał. Są gdzieś tutaj. Biegniemy. Nie ma ich w ogóle jakoś. Biegną do ciebie. Idą, idą. Nie mam skanu. 11 streak. Ha 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 ha. Jammers. Zważam teraz chłopie nasz ten klatki piękny drop. MTT has reached waypoint 2. Further attacks must be intercepted. Ale idziemy jak burza teraz. Co by nie było. Teraz ostatni. Będzie walił gdzieś tam. Trzeci poziom specjalisty, kurczę, a 14 poziom specjalisty, a ten, znaczy trzeci poziom specjalisty i dalej mi nie chciało awansować, czy tylko na 3 na snajperze. Jakoś tak cicho jak za frontem się jest. Desant. Dużo ich. Wow! Termalny detektor. Tym pułapką mnie wsadzi, co za. Roger, Roger! Roger, Roger! Roger, Roger! Boba wchodzi do akcji. O, ładnie. Boba idzie kampić na ten, na dach. Ja siedzę to ten. A nie mogę, trzeba przylecieć. The MTT is in position. Clear the area of clone resistance and prepare for phase 2. The power.
A to ty bohaterem, grasz Maulem. A bohater chyba biega na środku. Chyba taki się wydaje. Dobra, chodź na tę sprawę. Ale w środku, tak? Chodzi ci? Chyba z prawej. No nie! Znowu mi ktoś wcisnął przed twarz. Mają tego. Jakiego mieli? Kurczę, zabili mnie. Cofuję się. Nie mam hapsów. Ładę. Odlatuje. Może wylądował. A jak? Ojejku, zamknąłem sobie czat. Przejęliśmy to? Obydwa przejęliśmy? Chyba tak, tak. Nie, jeszcze ten drugi. Chodzę. X-Tych 10, tak jest. Jego zwłoki poleciały. Te całkiem od prawej. Siemanko, siemanko Wektor. A ty już byłeś w tym razie coś. Ale to kurwa. 11 killstreak. Tym to bohaterem. Prawie. Piętnaście. Rej. Co ty, ona nawet nie tu wpadła, to nawet nie miała szans. Pan solo. Cofuję się, bo mnie zabiją. 17. Aj, zginąłem! Nie, lecę! Zwłoki. O, ale się udało. To Bobson Fett. 17 do killstreaku dociągnąć. Wow, w końcu zrobiłem jakieś 36 kili. Nie mogę cię tam zagrać. Może tego nie pojęcie. No to jest jest najgorszy ostatni punkt właśnie. O, ktoś mi dał tego. Miałem dźwięki wyłączyć chyba. Ups. No jestem snajperem.
niego mają. Ajajajajajajajaj. I raj mają. Dobra. Cześć, to chyba uda się, mamy to. Secured. Tak jest. Ale kurczę, sztukłe. Ten sniper to jest w ogóle jakaś... Naprawdę. Siemka Arturo 69. Jest jakiś taki kurcze. Ma mało HP, ale kurczę... Ostro. Ty, 180 kredytów tylko dostałem, no niech by to. No jest, muszę zebrać. Zaraz wracam. Dobra, jestem, przepraszam, ale mi tu psa wyprowadzają. Musiałem go wypuścić. No, Szymon, taka walka. A, bo my bronimy, dobra. Jak tam sytuacja na polu walki? Dobrze. Rar.
Plecy mam. Na własny granat wszedłem. Wow, ale mnie przez... No, my do 21 streamujemy, więc jeszcze 15 minut masz, więc powinieneś zdążyć wrócić. Jest, kurczę, fajny tryb, znaczy taki spoko trybik. Czekam na inne ten, na inne mapy, to już w ogóle baja bongo będzie. Lat gunship. Ale rzuciłem najdo... Jest koło mnie. Gonią mnie. Wele robociki. Cofać. Aj, trafił mnie. Z szota. Z Vanguarda mnie przycelował. A zaczynamy kanonierką. No tak. A nie mogę odkręcić mojego buchu. Nie można się wykręcić. O, rozwalili mi kanonierkę? Czy co? O, to fajnie, że wróciłeś. No i tak do 9 jeszcze gramy, więc jeszcze chwila moment. Będziemy grać. A, takimi trzema promieniami strzela, tego takie jest dobre. Wow. A dostałem, co mówisz? Wziąłem tą broń taką. A, to musisz wystrzelić w ten pojazd. A będziemy mogli go zniszczyć. MTT. A już zablokowali. Dobrze byłoby mnie osłaniać. Będę walił z tego. Strzela. Trafia mnie. No nie, przyszły jeszcze te droidy. O, fajnie, polecam, naprawdę, bardzo fajne, bardzo fajnie się gra. Ten, aha, jetpack Meister. Ale tutaj przeszkodów nie było, nie miała. O.
O Jezu, rakietę mam. Chodź. Się lagował. Jesteś snajperem? Tak. Daj skan. Opuszczam cię, bo mnie prawie zabili. No miałeś? Może ten droid taki. No wiem. Z rączką. Mamy to. No to jaki walker. HP tylko. Masz napierdnięcie. Nie mogę podnieść destrukcji. Jest, mamy to. Nie wiem, ja trip mina mam tylko chyba w snajperze. No, musisz przeczytać, co ci będzie bardziej pasowało. No, na tym trybie tak mocno nie podchodzą ci od tyłu, więc trip mina tutaj no, chyba że pułapkę gdzieś chcesz sobie zostawić. Szymon, 5 kill streak. Most kills, Szymon. Dobra, last one round. W ogóle dzwonek w moim telefonie to jest ten. Czy lubię klony? Sam jestem z klonów. Giźniaka. No, czyli wiesz co? Jak pamiętam, na TJ ich nie było, więc powinno być ta straż imperialna tej królowej. No, ale no tam wiesz, takie coś to. Śmieszne są. Ja to jestem bardziej za czarną stroną mocy. Oni tak zresztą oni szturmowcami później będą, tak? Bo to przecież przejmie. Były nas miliony. Nie, jestem. Szymon, słuchałeś tego? W imię cara wrzuciłem tego. Nutę. Nuty. Nie. Człowieku, są w cloudzie, są piękne. Znaczy. Tak naprawdę tutaj są. Są w tym. Nie wiem, czy wiesz. Klon Grand, pewnie wiesz. Ci interesuje gra. Że klony to są tego. Django Fety, co nie? To są Django. No piękne, da wprost gości, oni da wprost nas, bo da wprost ich. To jest dobre, resp praktycznie przed nimi. No. A oni cię widzą normalnie jak w BF-ie, jako stepera. No, Michał. Nawet nie musisz kolegi pytać, to już on powinien sam wiedzieć, że ma wziąć. Ale tak szczerze, naprawdę polecam. Gierka jest no, znacznie fajniejsza. I zauważyłem tutaj, że na pewno premiuje wspólne granie, co nie? O kurcze. Zresztą nawet jest w opisie, że grając blisko siebie macie dodatkowe punkty. No. Dlatego ja mówię, że pewnie wiesz. Znaczy nie wiem, klony to jakoś tak średnio mi przepadają. Znaczy nie mam nic do nich, ja to szturmowce to najbardziej. Ich wtedy mogę chociaż wiesz. Mogę narzekać, że nie trafiam, bo tak tacy są przecież. Och.
Jest eliminated. On tu gościa za blisko? Miałem. Za daleko. Ajajajaj, jeden rzut, jarny tarny mnie zabił, jawny tarny. A, ja wiesz co, powiem ci szczerze, nie ukrywam, że do tej pory mam, ale powiem ci, że nie oglądałem. No znaczy nie mogę się zabrać, może z braku czasu, wiesz. O, i przypominam ostatnie, bo to ostatnie podogrywanie, ostatnia rundka. Przypominam, że wasze najlepsze akcje warto uwiecznić na nagraniu. Wejść na stronę konkurs battlefront.pl. Zgodnie z instrukcją wykonać, tak jak jest opisane. Przegramy. Opisać tak jak jest wykonane, czyli gdzie wysłać to wszystko. I macie na... szansę naprawdę fajne nagrody zgarnąć. Szczególnie fajną nagrodą dla fanów to lampka Gwiazda Śmierci. Ojojoj, wyparzyłem sobie rączkę. Gonią mnie! Ajajaj, dopadli mnie w paru. Już sam siebie wybuchłem. Tym jeszcze nie grałem. Na ta RT. Na tym, jak to się nazywa. No, zobaczymy kiedyś. No tak jak mówię, no ja nie mam czasu też, więc też nie wszystko jestem w stanie ogarnąć w ciągu doby. Doba jest ok. Nie można skakać słabo. Ale to zapierdyla. Skan. Maszynę kroczącą. Dużo ich tutaj jest. Poprawnie. Ja tam nie mogę trafić ich, a ty. O, zablokowałem się! Dobra, gary move out. To było nie... Mogłoby trochę podskakiwać. Się da zrobić. Ojciec Mateusz. Nie no. Ja kiedyś się zbiorę, wiem, że to nie jest... To nie jest bajka dla dzieci, co nie? Tak naprawdę.
chyba nas teraz docisną. Też to mi się wydaje. Wow. Fajne to. Co fajne? Stealthy mode. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Dowódca bym musiał widzieć. Znam. Znam. Dosyć fajna, niedoceniona. Trochę z... Ale naprawdę. Battlefront robi swoje. Tam miało być klonów, a tu mamy wszystko. Kurczę, wziąłem snajpera niepotrzebnie. Tak stanął w drzwiach. I co, teraz ty w środku biegasz? No, musimy bronić teraz my, no odwrotnie. Dartmoor. O, Dartmoor. Idzie, to nie ma przebacz. A, będę miał na... Oho! Oho, ho, ho, ho! Bohater się kręci koło nas. Dobra, muszę zaraz przyjść. Pokonałem go. Serio? Jeszcze żyję? Na chwilę musiałem... Dawaj, jak masz rejto. Stałem przy tobie. Aha. Może możesz strzały odbijać to. Chcesz... Widzę ich ten. Wow. Wiesz, no... Pancernych firanek się na są no, niezniszczalne, no co zrobisz? No, blastery nie przechodzą takie. Biorę łukiego. Spoko. Musimy kawałek po czasie, ale to już dokończymy, o, to dokończymy rozgrywkę. Nice. Dziękuję cię. O, dwóch łuki gramy? O kurde. Tą raj? O.
kill assisty same. Good news! Superior reinforcement landing! Przegięta moim zdaniem. Przegięty to jest Bobson. O, mają tego. O, pięciu jednym granatem. Zobacz. No ma. A ten granat tego głupiego ma pierdolnięcie. No. Maul cię goni. Idę. Czekam, nie mogę. Aj, to bez szans z nim jestem. Nie, to tylko drugi Jedi może mu coś zrobić, wiesz? Tak to sobie. O matko. Uwielbiam takich ludzi, którzy zakładają sobie konto. Którzy zakładają konto po to, żeby nazywają się Chrystus.pl i po prostu będą chodzić i takie kurde powalone rzeczy pisać. Nie ma admina pewnie na tym, żeby dać mu bana. No ja nie mam niestety praw adminowskich. To też trochę dziwne, jak pominąć jakiś streamer, powinien coś prawa do admin. A jest dobry. Nie żyje. A jeszcze nie tego, nie przejęli punktów dał. Bohater kolejny. Jest! Sorry. Mamy to. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. No. Dobra. Super. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zapamiętacie mnie na dłużej i będziecie przychodzić na moje streamy, więc mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy nie raz, nie dwa, nie trzy. Tak więc dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia. Niech moc będzie z wami. Pozdro.